Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną lekcję płynnego czytania. Dzisiaj w roli głównej litera C. C. Wielkie, C. Małe. Wymawiamy bardzo króciutko. Nie możemy, wymawiając C, przedłużać. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś z Was ma problem z wymówieniem C, sugeruję, żebyście połączyli T i S i wyjdzie C. Potrenujcie. No a my za chwileczkę rozpoczynamy nasz trening płynnego czytania. Oprócz C wystąpi również K, L, H, M, T, E, I, A, O. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj litery są niebieskie, czerwone, a niektóre nawet czarne. Niebieskie, no wiecie to na pewno z Waszych zajęć szkolnych, są to oczywiście spółgłoski. Czerwone to samogłoski i możemy świetnie je przedłużać. Większość spółgłosek niestety nie możemy, większości spółgłosek nie możemy przedłużać, a więc c wymawiamy króciutko, k króciutko, l, ch, m możemy lekko przedłużyć, ale tylko lekko, natomiast t wymawiamy króciutko. Zarówno t, jak i c oraz k to te literki, które spotykając się na placu zabaw i chcąc zjeżdżać na zjeżdżalni, muszą złapać się za rączkę z którąś samogłosek, żeby pięknie, wspólnie mogły zjechać i przedłużyć wymowę. Moi kochani, te niebieskie literki wymawiamy króciutko, te czerwone możemy przedłużać, natomiast te, które są zapisane na czarno, można lekko przedłużyć. Więc uwaga, zaczynamy i startujemy z naszym czytaniem. Ca. Powtórzcie i przeczytajcie ze mną. Ca. A tym razem ac. I jeszcze raz ac. A teraz aca. I wspólnie aca. Tym razem połączenie c i e. C. Wspólnie c. A teraz E na pierwszym miejscu i wyjdzie ec. I jeszcze raz ec. A teraz mamy ec. I wspólnie ec. Tym razem za literką c ustawiła się litera o. Co. Wspólnie co. A o teraz ma pierwszeństwo i wychodzi nam oc. I wspólnie oc. Popatrzcie, literka M ustawiła się jako pierwsza. Co nam wychodzi? Wychodzi nam moc. I wspólnie przeczytajmy moc. I ciąg dalszy sylab. Eca. Dalej eco. Jeszcze icu. A tym razem cok. Ciąg dalszy. Ni to sylab, ni to logotomu. Zaczynamy. Met. Lic. Ace. Lac. To takie nic nieznaczące jeszcze logotomy. No dobrze, ciąg dalszy. Ca. Tu. A teraz taca. Taca to już wyraz, ma jakieś znaczenie, ma jakiś sens. Maca. Moc. Taca. Ponownie wystąpiła taca. No i kochani, zdania wspólnie. Co to? To mata alka. A to co? To taca Olka, ale heca, to hit. Moi drodzy, to hit i tym hitem żegnam się z Wami, a Wy proszę bardzo, trenujcie sobie, czytajcie płynnie, czytajcie szybciej, coraz szybciej, by Wasze czytanie było piękne, płynne, wspaniałe i fantastyczne. Do zobaczenia wkrótce. Pa!